Dzień dobry, Anna Nowosielska, witam Was serdecznie w siódmym już odcinku podcastu Krakowia Maraton, a dzisiaj wyjątkowi goście, których na pewno znacie z naszych imprez biegowych, czyli nasi niezawodni spikerzy, Łukasz Panfil, Mateusz Goleniewski. Dzień dobry Panowie. Dzień dobry, witamy ze słonecznego Poznania. No właśnie, skąd się ze mną łączycie? Znowu razem. Ze stolicy Wielkopolski, jednego z najpiękniejszych, obok oczywiście Turnia Miast w Polsce, do którego zapraszamy każdorazowo. Zarząd Pracy Kultury Sportowej otrzymał niejednokrotnie u nas zaproszenie, więc będzie okazja spotkać się chociażby na maratonie. No Zarząd Infrastruktury Sportowej bywa przecież. No, pan przepraszam, pierwszy... że nie dosłyszałam, chyba o Krakowie była mowa, że najpiękniejsze. Obok Torunia, tak? Nie, nie ten. Powiedziałeś obok Torunia, tak. Poza nie obok Torunia, obok Krakowa, tak? Tak. Toruń pod Krakowem. Okej. Okay. Skąd wy się znacie w ogóle? Oj, historia jest długa i niekoniecznie fajna. Dzieli nas pewna różnica wieku, żeby było mniej drastycznie. Zawsze mówimy, że dzieli nas różnica trzech olimpiad. Wczoraj to odkryłam, miałam pytać, czy to prawda. Tak. Który jest młodszy twoim zdaniem? Nie idźmy tą drogą. Zaczęło się w ten sposób, że ja to dziecko znałem gdzieś tam poprzez wielu naprawdę wspólnych znajomych, natomiast przez lata byłem dziennikarzem piszącym do różnych portali biegowych, między innymi do portalu Maratony Polskie. PL. Był taki moment, że redaktor naczelny zaproponował mi taką bardzo żmudną, cykliczną pracę na temat biegów w danym kraju, czyli na przykład odcinek Maroko i pisze wszystko o Maroko, rekordach, o wynikach i tak dalej. Zdawałem sobie sprawę z tego, że to jest krecia robota. Stwierdziłem, że wynagrodzenie jest nieadekwatne do nakładu pracy i po prostu powiedziałem, wypiąłem się, powiedziałem, że nie chcę. No i redaktor naczelny znalazł sobie młode dziecko, które byłem przekonany, że on się wyłoży. Oczywiście znalazł Mateusza. Ja tylko czekałem na potknięcie, czekałem, kiedy będę mógł się wyżyć i po prostu komentować, piętnować i wychwytywać wszelkie błędy. Ku mojemu zdziwieniu poszedł jeden odcinek, drugi, trzeci, czwarty, piąty i ja autentycznie wczytywałem się w to bardzo mocno, szukając jakiegoś potknięcia, a tam nie było żadnego potknięcia, mało tego, te irytujące komentarze, wspaniale, Mati, nie znaliśmy cię z tej strony, jaki jesteś dokładny, profesjonalny i tak dalej, więc zrobił to perfekcyjnie. W jednym artykule znalazłem, w zasadzie to nie był błąd, tylko brak jednego wyrazu, który ja oczywiście sobie wziąłem jako błąd, napiętnowałem to, więc było dość chłodno na początku, natomiast dwa lata później zaczęliśmy wspólnie pracować w cyklu biegów przełajowych pod nazwą City Trail. No i można powiedzieć, że to już się zaczęła taka przyjaźń zgodna, szczęśliwa i trwała, która trwa do dzisiaj. No ja to może wtrącę, jeśli mogę, to powiem, że spotkaliśmy się w międzyczasie, kiedy znaliśmy się z internetu, czyli byliśmy taką typową znajomością internetową, nie do końca się lubiącą i spotkaliśmy się kiedyś u naszego kolegi na domówce, gdzie to była domówka w sensu takiego akademickiego, klasyczna domówka. W gronie tylko męskim. Tak, siedzieliśmy, rozmawialiśmy i nagle wchodzi on ubrany cały na biało i żeśmy przełamali te lody, bo faktem jest, że nie było to, była to szorstka na początku znajomość, ale summa summarum, chcąc nie chcąc, obecnie... Dobrze na niej wychodzicie? Pamiętam, kiedy ta szorstkość, że tak powiem, się skończyła, kiedy Mateusz mnie nocował chyba 8 lat temu u siebie w mieszkaniu i takim absolutnym przełamaniem było, kiedy zapytałeś, co czytam. Ja powiedziałem, że artykuł. Mateusz zapytał swój, ja mówię, tak, swój. Swój w sensie Łukasza. Tak, i to było dość taki kontekst sytuacyjny, zabawny, więc tak, od tego momentu już, a od momentu, kiedy już pracujemy razem, no to jako speakerzy to już jest w ogóle fajnie. Na twojej stronie, Mateusz, znalazłam taką notkę. Moja przygoda z bieganiem rozpoczęła się w 1999 roku. Od tego czasu jestem nieprzerwanie obecny w życiu biegowych w Polsce. No i a propos tego dziecka, i chyba możemy zdradzić wiek, bo rozmawiam z facetami. Jeśli ty jesteś rocznik 92. A twoja przygoda rozpoczęła się w 99, to przepraszam bardzo, w jakim charakterze? Tak, siedmiolatek, tak? Jakieś biegi dziecięce? Zdecydowanie tak. Początek i przełom wieku tak naprawdę w Polsce to był taki okres, gdzie bieganie nie było kompletnie popularne. Ja zacząłem biegać w Toruniu. Mój pierwszy bieg to był bieg w Toruniu, bieg właśnie dziecięcy, gdzie można było wygrać rower. I mój tata, który przez wiele lat biegał, gdzieś znalazł w gazecie, bo nie mieliśmy wtedy internetu, nie mieliśmy komputera, znalazł notkę, że jest taki bieg, można wygrać rower i nie myśląc tak naprawdę, czy mam umiejętności, czy mam talent, pojechaliśmy tam.
Ja rzecz jasna nie wygrałem tego roweru, dużo, dużo płakałem wtedy, bo wydawało mi się, że przecież powinienem go wygrać. No i tak od tego momentu był pierwszy bieg i potem przychodziły kolejne gdzieś wyszukiwania właśnie z gazet, od znajomych. No i od tego czasu tak regularnie do dnia dzisiejszego, do dnia wczorajszego, kiedy to, do dnia przedwczorajszego, kiedy to robiłem ostatni trening, biegam nieprzerwanie. Ale mogę też po podcaście idziemy razem pobiegać, tak? Tak, ja też mogę dodać tylko, że ten początek lat właśnie przełomu wieku to był taki okres, że jak się wychodziło w lajkrach, czyli obcisłych spodenkach, no to no regularnym i nagminnym było słyszenie na ulicach od nieprzychylnych rzeczy, lokalnych tak. Właśnie, że nie. Ja zawsze miałem taki wyznacznik tolerancyjności danego miasta. W momencie, kiedy właśnie w leginsach przebiegłem się po danym mieście i nie zostałem wyzwany, to uważałem, że to miasto jest naprawdę bardzo tolerancyjne. Ale słuchajcie, jesteście już którymiś rozmówcami, którzy mówią o tych leginsach, o tym bieganiu, o tym wyśmiewaniu, o tym, że wymykali się z domu, po kryjomu ćwiczyli, biegali przed, ukrywając przed rodziną, przed przyjaciółmi, bo po prostu to było takie dziwne dla ludzi. Nie? Akurat było troszeczkę inaczej, ze względu na to, że ja wywodzę się z rodziny o... No właśnie. Atletycznych i takich bardzo sportowych, więc ja jeszcze pamiętam okres znacznie wcześniejszy niż Mateusz. Ja jeszcze pamiętam lata 80, bo zawsze się śmieję, że w momencie, kiedy Mateusz przyszedł na świat, ja już oglądałem, trzymając kciuki, Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, kiedy polska reprezentacja chociażby w piłkę nożną zdobywała srebrny medal. Więc no, myślę, że to ten przekrój rozwoju tego rynku biegowego mamy naprawdę bardzo, bardzo szeroki. Mateusz, a czy Łukasz był dla ciebie inspiracją, jakimś mentorem? No bo to są olbrzymie osiągnięcia sportowe, dwa wygrane maratony w ogóle? Powiedzmy sobie szczerze tak, że ja zacząłem pracować przy biegach, pracuję od wielu, wielu lat, ale to, że kiedyś chwyciłem za mikrofon, to faktem jest, że jest to przyczyna Łukasza i mojego drugiego kolegi Piotra Będkowskiego, którzy już się w to bawili. Mnie to zainteresowało i tak dalej. To jeśli chodzi o aspekt taki bardziej zawodowy, jeśli chodzi o zakres sportowy, no to poziom sportowy Łukasza jest, jest tak naprawdę. Był, rekordy życiowe nieporównywalnie wyższy niż mój, bo porównując chociażby rekordy życiowe, mój poziom sportowy cały czas jest i najpewniej to się nigdy nie zmieni dużo niższa, aniżeli Łukasza. W związku z tym Łukasz nigdy nie był dla mnie inspiracją sportową, bardziej zawodową, z tego powodu, że ja wiedziałem, że od samego początku, że ja nigdy na takim poziomie nie będę biegał, czy to przez brak talentu, czy przez brak takiego zaangażowania w sport, jaki być powinien. Ale zawodowo tak i od pewnego czasu, jak siedzimy razem, do Rosy inspiruje się wszystkim, co robi, jak się zachowuje, ile razy myje zęby i tak dalej. Ale się słodko zrobiło. Łukasz, wróćmy do tych osiągnięć. Od tego czasu nie myje zęby. Ja nie chciałam tutaj przekręcić nazw, więc może ty powiesz nazwy miast, natomiast wygrane maratony w Holandii i w Belgii. Gdzie to było dokładnie? W Holandii to było w Apeldoorn, miejscowość dość sportowo słynna, bo tam jest tor kolarski, na którym rozgrywane są mistrzostwa świata. Wielu lekkoatletów znanych też stamtąd pochodzi, to był rok 2006. I rok 2008 belgijskie Torhout. Do dzisiaj nie wiem, czy to się tak czyta, szczerze powiedziawszy. Dlatego ja się nie chciałam wypuścić. Zostanę przy nazewnictwie, które stosowałem od lat. No, prawda jest taka, że ja byłem sportowym wyrobnikiem. Talentem do biegania był mój brat rzeczywiście. I zawsze mam do niego tendencję, że mi zabrał 75% tego talentu. To było bardzo niesprawiedliwe. Natomiast... ciężką pracą doszedłem do jakiegoś tam, mimo wszystko bardzo przeciętnego z poziomu, natomiast poziomu, którego sam bym się w życiu nigdy nie spodziewał, mimo wszystko. No mój drogi, Koszyce, to twój rekord życiowy, 2:25:43. Koszyce jest przyjaźnione zresztą z waszym maratonem, bo po wielu latach, w ubiegłym roku spotkałem tam dyrektora, pana Brano Koniara, który był również dyrektorem, jak jeszcze w tym 2006 roku tam biegałem. Pięknie, no to jest jakby wspaniała historia, ale tak naprawdę niedużo brakowało do tutaj naszych rekordów Krakowia maratonowych, bo w tym roku to było 2:17 Lani Ruto, a w całej historii 2019 rok 2:09:18. Czy no, to już jest kosmos, 2:09:16 minut to jest naprawdę... To już są lata świetne, można powiedzieć, nie? Mm-hmm. 2:17 też chyba nie. No, znaczy, mimo wszystko na pewno bliżej do tego wyniku było, natomiast i tak mi się
Buzia śmieje, jak pomyślę sobie o tym, co udało się osiągnąć. Nie? Czy tutaj warto podkreślenia i wejścia w słowo jest fakt, że warto by było zapytać Łukasza, czy zna smak zwycięstwa w Krakowie, czy był kiedyś taki bieg? No, który... A znam. No znam. Właśnie, tak. Chciałam was zapytać, czy biegliście w którymś z biegów triady biegowej? Nie, natomiast wygrałem któryś z półmaratonów Marzanny. Czyli to nie jest, wiem, że nie jest to bieg organizowany. Jest to stricte nasz bieg, tak, ale jak najbardziej krakowski. Czyli w naszej triadzie królewskiej biegowej nie braliście udziału? Nie, sportowo nie. Nie jako biegacze, rozumiem. Wszystko przed nami, no chcielibyśmy, natomiast wolimy jednak te obowiązki zawodowe, które u was wykonują. Ten mikrofon was jednak bardziej przyciąga. No dobrze, a jak to się dzieje, że sportowiec zostaje komentatorem? Kiedy ten moment nastąpił? Ja, w moim przypadku to był przypadek, masło maślane. Generalnie po jakichś ewentualnych wygranych biegach mikrofon strasznie mnie paraliżował. Ja bałem się po prostu udzielać wywiadów. Przygotowywałem sobie jakiś sztywny scenariusz, który jest błędem, bo w momencie, kiedy człowiek dostaje zupełnie inne pytanie, zaczyna się gubić. I była taka sytuacja w roku 2013, że zostałem zaproszony na półmaraton śladami Bronisława Malinowskiego do Grudziądza. Ja napisałem książkę o Bronku Malinowskim. Wtedy to było jeszcze przed książką, natomiast ludzie wiedzieli, że coś o tym Malinowskim tam wiem. Już pracowałeś nad tą książką wtedy, tak? Tak, dokładnie. Byłem poproszony o odpowiedź. Byłem poproszony o odpowiedź na dosłownie 2-3 pytania. Przygotowywałem sobie właśnie taki sztywny scenariusz, odpowiedziałem. Bardzo zestresowałem się wówczas. Natomiast po tych pytaniach wsiadłem w samochód i przemieściłem się na linii mety, bo to był bieg z punktu A do B. Mhm. Punkt B był położony 20 km od Grudziądza. I okazało się, że speaker, który też z tego punktu A do B chciał się przemieścić, puścił, mówiąc kolokwialnie, bieg, wystartował samochodem za biegaczami i zablokował się w tłumie, nie był w stanie ich minąć. Więc okazało się, że ta meta jest po prostu pusta, że tam nie ma żadnego speakera i pani dyrektor Iza Piwowarska poprosiła mnie o uratowanie imprezy, bo stwierdziła, no Kuba, czyli speaker faktycznie nie dojedzie. Początkowo kategorycznie odmówiłem, natomiast w momencie, kiedy ona już błagalnym tonem wręcz prosiła, żebym uratował imprezę, poszedłem sobie gdzieś tam na boczną ścieżkę w krzaki i wymyśliłem, że będę to robił w taki sposób, jakbym rozmawiał w jakimś tam hermetycznym gronie przyjaciół i opowiadał o mojej pasji, którą jest bieganie, i sam Bronisław Malinowski, który był najwybitniejszym polskim długodystansowcem. I okazało się, że to można robić, że gdzieś tam można odciąć tłum ludzi, który teoretycznie powinien paraliżować. I tak poprowadziłem zupełnie nieświadomie jeszcze swoją pierwszą imprezę. To była jedna impreza w roku 2013, w 2014 były 3, w 15 28, a już w 16 76. No i teraz ta liczba tak... Teraz jest 480, tak? To już w sumie, tak? Natomiast w ciągu roku wychodzi około 90 eventów. No o to was chciałam zapytać, czy z komentowania wydarzeń sportowych da się w tym kraju wyżyć? Jak to jest? Czy wy stricte się tym zajmujecie, czy jeszcze coś robicie na boku? Czy z tego zrobiliście biznes i od każdej strony to... To może ja odpowiem z własnej perspektywy. Może niewiele osób, ale zdarza mi się czasem pytanie, jak to jest, że z komentowania można wyżyć. Ja zawsze odpowiadam z... W moim przypadku, gdzie robię to tak naprawdę głównie z pasji i z takiej chęci wyrwania się z domu, nie ma na to szansy. Tak naprawdę okres covidowy pokazał, że imprezy jednego dnia są, drugiego dnia ich nie ma i bez innego źródła przychodu. W moim przypadku, w momencie, kiedy trzeba niestety spłacać kredyt hipoteczny, takiej możliwości nie ma. Ja tak naprawdę od samego początku, od skończenia studiów pracuję w zupełnie innym sektorze. W sektorze nadzoru finansowego, w związku z czym totalnie oderwanie od odbiegania i komentowanie i jeżdżenie na biegi jest dla mnie największą możliwą rozrywką, jaką uskuteczniam. Jest ogromnym dodatkiem, czy to finansowym, ale przede wszystkim takim rozrywkowym do życia codziennego, bo COVID pokazał, że niestety jest to branża bardzo chwiejna z perspektywy otrzymania zarobku. Znaczy ja ze swojej perspektywy powiem, że tak naprawdę byłem przekonany, że ja mam pracę na najbliższe 30 lat, bo nic nie zapowiada się na to, żeby ten boom na bieganie w jakikolwiek sposób wyhamował. Natomiast mówisz, że jest to chwiejna branża, no to możemy w ten sposób powiedzieć o hotelarstwie, o restauratorach. Nikt się tego nie spodziewał absolutnie. Ja żyję tylko i wyłącznie z tego. W
pewnym momencie trzeba było sobie odpowiedzieć, czy szarpać kilka srok za ogon, jeśli mogę tak powiedzieć, czy skupić się tylko i wyłącznie na tym. Ale trzeba wiedzieć, że na event zazwyczaj wyjeżdżam w piątek, czasami jest to czwartek. Event w sobotę, event w niedzielę, powrót bywa w niedzielę wieczorem, w poniedziałek albo w poniedziałek rano, więc faktycznie na taką pracę etatową zostałyby 2-3 dni w tygodniu, wtorek, środa, czwartek maksymalnie. Więc licząc wyjazdy, samą podróż i pracę przy eventach, wychodzi to około 200 dni w roku. Więc to jest tak naprawdę w zasadzie etat, nie? Ja się w pełni z Łukaszem zgodzę, że wiele osób myśli, że event kończy się, zaczyna się w momencie, kiedy chwyta się za mikrofon, a kończy w momencie, kiedy się go oddaje do ekipy muzycznej. Ale prawda jest taka, że chociażby jadąc do Was do Krakowa, to musimy być przygotowani, prawda? No właśnie, o to Was chciałam zapytać. Czy to jest taki spontan, Wy to macie w małym palcu, czy to są notatki, skrupulatne przygotowania, jakieś ćwiczenia przed lustrem, jak kiedyś w grze Simsy charyzmę się ćwiczyło? Dokładnie, uderzyłam, że to się odezwą. Ja z własnej perspektywy mogę powiedzieć tylko tyle, że ogrom wiedzy pobiera się tak naprawdę naturalnie w ciągu tygodnia, kiedy wchodzi się na portale sportowe, portale biegowe, rozmawia się z biegaczami. Więc dla mnie ogrom wiedzy to jest wiedza, którą naturalnie zdobywam, ale faktem jest, że przygotowanie do imprezy jest czymś zupełnie innym, bo na przykład ZIS jest doskonałym przykładem, tutaj pozdrowienia dla Ani, dla Ani z ZIS-u. To też inne imiona, więc dalszy. Ale tak, bo... Ale przeważają Anię, to prawda. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że na żadnym innym biegu nigdy nie otrzymałem ponad 30 stron tekstu przygotowanego do imprezy. To z jednej strony jest ogromem pracy wykonanej przez dziewczyny, czyli przez dziewczyny z ZIS-u. Z drugiej strony ogrom treści do przyuczenia się i ja zawsze to studiuję, zawsze też szukam kontekstów lokalnych, więc jest to praca bardzo przyjemna, bo nie powiem, że leżąc i czytając to nie wiadomo jak się męczę. No i plus dojazdy, więc tak naprawdę ten event trwa dłużej. W każdym razie podsumowując, nie jest to czas, który traktuję jako ciężką pracę, no bo de facto No nie jest to praca fizyczna. Jeżeli robi się pracę zawodową z hobby, to tak jak ktoś mądrze kiedyś powiedział, nigdy nie będziesz czuł, że pracujesz. Natomiast nie pracujesz ani jednego dnia w życiu. Tak. Jeszcze wziąc swoje 3 grosze. Z tym przygotowaniem, kiedyś byliśmy nawet na szkoleniu jakimś, Przemek Babiarz powiedział takie mądre słowa, spróbujcie kiedyś jechać na event nieprzygotowani i poprowadzić go zupełnie z marszu. I szczerze powiedziawszy, to co Mateusz mówił, ta wiedza wynikająca z pasji, to, że my chłoniemy cały czas te informacje, pozwalają nam jechać na event absolutnie nieprzygotowanymi. Oczywiście trzeba przeczytać mimo wszystko regulamin, żeby wiedzieć chociażby, o której są dekoracje, wiedzieć, gdzie nie wiem, stoi depozyt, czy toalety, rzecz najbardziej. Oj, to jest taki punkt zapalny na wielu imprezach biegowych. Natomiast staramy się tego nie robić i dla nas jest to zdecydowanie większe poczucie komfortu, jeżeli jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Chociażby z historii imprezy, chociażby z topografii miasta, chociażby z tego, co w tym mieście można zobaczyć, bo wiadomo, że od wielu lat istnieje takie pojęcie jak choćby turystyka maratońska. No, ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że gdyby nie imprezy organizowane przez ZIS, na których pracowałem, to nigdy nie byłbym w fabryce Oskara Schindlera, nigdy bym nie był pewnie na rynku głównym, przepraszam. Na rynku głównym. Aż tyle razy. Tyle razy tam prowadziłeś, no i cały czas ta starówka i stare miasto. Ja muszę się teraz wyłączyć na chwilę. Więc do czego zmierzam, że jest zawsze okazja doskonała do pozwiedzania, więc absolutnie to też jest taka integralna część, że zwiedzając człowiek chłonie też wiedzę taką lokalną. Chociaż mamy doświadczenia z rynku głównego w Krakowie z biegu nocnego w zeszłym roku, kiedy to poznaliśmy lokalną społeczność krakowską, która wniosła dużo kolorytu, bo nocą Kraków żyje niekoniecznie bieganiem, również imprezami, więc mieliśmy taką okazję poznać folklor krakowski od podszewki. O wczesnym porankiem, kiedy tam się pojawiamy przed całym maratonem, też jeszcze widać, jakby to powiedzieć, ślady nocy minionej. Więc bardzo mocno polecamy Kraków, właśnie ja zawsze mówię, Krakowia maraton, czy półmaraton, czy bieg krakowców to jest jedno, ale tak naprawdę jedząc do Krakowa bez sensu jest jechać tylko na zawody, powiedzmy w soboty wieczorem, niedziela rano powrót, no bo jak ktoś ma daleko, tak jak ja, no to ja zawsze biorę urlop w przeciągu tego maratonu czy półmaratonu po to, żeby coś zobaczyć, no bo Poznań, miasto doznań, teoretycznie możemy tak powiedzieć, ale u nas stary rynek, jakbyś sobie wygooglowała, czy Państwo by sobie sprawdzili, jak wygląda teraz rynek w Poznaniu, to jest katastrofa. Remontowany od kilku lat. Dokładnie, już krążą o tym legendy, więc chociażby Kraków ze względów architektonicznych, takich kulturowych, ja z czystym sumieniem bardzo polecam, bo warto. Chociaż muszę powiedzieć, że w tym roku miałem plan, żeby wejść do
Kościoła Marijackiego, który tak. znajduje się bezpośrednio przy mecie maratonu i drugi raz z rzędu... Nie zdarzyłeś? Szczerze powiedziawszy, program Krakowia Maratonu jest tak bogaty, że ciężko tutaj znaleźć podczas pracy no, jakikolwiek czas dodatkowy. No, trzeba by rzeczywiście zarezerwować jakiś dzień, jeszcze jeden w tej puli naszej, można powiedzieć, zawodowej. Szczególnie, że... Zapraszamy. Szczególnie, że atmosfera na, też nie bazelinując specjalnie, ale atmosfera na biegu jest tyle dobra, że nawet jak biegacze wybiegają ze startu, no to człowiek nie ma teraz momentu, żeby pójść, no bo tu porozmawia z kimś, tu porozmawia z kimś, tu porozmawia z ekipą odmiaru czasu, tutaj z ekipą z ZIS-u i nagle patrzymy na zegarek, jest już 2 godziny i tak. Prawda, i za każdym razem powtarzamy sobie, żeby zacząć w miarę spokojnie, żeby nie wystrzelać się z głosem, bo jednak ten cały dzień poprzedzający to jest tylko dzień poprzedzający, że to danie główne zaczyna się następnego dnia i faktycznie tak bywa, że już pod koniec biegu nocnego czujemy, że te nasze struny głosowe, że nasz aparat głosowy już leci, można powiedzieć, na oparach, nie? Ale no, ciężko nawet podczas tych pierwszych imprez, podczas maratonu na rolkach, podczas biegu imienia Piotrka Gładkiego, ciężko te emocje opanować. Ciężko lecieć sobie na takim, można powiedzieć, chillowym tonie, bo jednak gdzieś tam te emocje biorą górę, nie? Szczególnie jeśli za muzykę powiada pan Marek, tak zwany DJ Maro, którego ja bardzo z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, z panem Marek. Jest dla mnie ogromną pomocą. Marek, no, pozdrawiam. Marek. Bez Marka to byśmy sobie tutaj, myślę, nie poradzili. No dobrze, ale wy na co dzień dalej, jak rozumiem, biegacie. Czy nie? Czy już nie ma na to miejsca? Mateusz, biegasz, bo... To może Mateusz. Czy ja biegam bardzo regularnie. W chwili obecnej staram się biegać bardzo często, ale już nie na takim, bez ambicji sportowych, wynikowych, bo miałem szereg kontuzji w trakcie pandemii i szereg problemów zdrowotnych, w związku z czym obecnie biegam regularnie, nawet faktycznie, jak Łukasz mówi, dzisiaj mamy w planach iść pobiegać. No i też chociażby podczas maratonu w Krakowie byliśmy po biegach porannych, po rolkach, byliśmy zrobić dychę po płomiach. Wymęczyliśmy ją bardzo mocno, aleśmy zrobili, wyszła nam dycha po 4 z dużym obkładem. Więc ja krótko opowiadając, biegam regularnie, bardzo polecam sport przede wszystkim jako rozrywkę, bo ja na co dzień pracuję zdalnie przed komputerem tak naprawdę 8-10 godzin, w związku z czym bieganie jest naturalnym takim środowiskiem, żeby odpocząć przede wszystkim psychicznie. W moim przypadku od chwili, czyli od roku 2015, kiedy zacząłem komentować etatowo biegi. O to miałam zapytać, że zacząłeś prowadzić i czy sobie już... Automatycznie przestałem biegać. Znaczy, to było w ten sposób, że nagle po 21 latach biegania wpadłem z reżimu treningowego. To jest nawet na moim bardzo skromnym poziomie, to jest rzecz, która w pewnym momencie powoduje, że człowiek żyje cały czas w pewnym napięciu. Musisz zrobić ten trening. To siedzi cały czas z tyłu głowy. Bardzo i trening, i poziom tego, co później prezentuje się na startach, bardzo mocno steruje nastrojem. Więc w momencie, kiedy ja raz to wyłączyłem, zrobiło mi się po prostu tak dobrze. Okazało się, że nie jest już mi to jakoś szczególnie potrzebne. Tym bardziej, że w bieganiu zawsze kręcił mnie bardzo progres. Poprawa wyników, a wiedziałem, że w 35 roku życia tak naprawdę no już mam bardzo małe szanse na poprawę jakiegokolwiek rekordu życiowego i zupełnie bezboleśnie przeszedłem do tego biegania, natomiast do tego dokumentowania. No bo to też jest dawka endorfin, no nie ukrywajmy, nie? Jest, natomiast w każdym roku miałem zawsze, jak to Mateusz się ze mnie śmieje, zryw 2-3 miesięczny, gdzie próbowałem biegać dla siebie, dla zdrowia, natomiast ciężko jest zawodnikowi, który kiedyś... oscylował wokół jakichś relatywnie mocnych, wysokich prędkości, przejść nagle na takie bieganie tylko i wyłącznie dla zdrowia. Natomiast teraz też po perypetiach bardzo dużych zdrowotnych w grudniu związanych z COVID-em, z zapaleniem płuc i tak dalej, powiedziałem sobie, że będę biegał i tak od 3 miesięcy ponad biegam, jest bardzo fajnie, biegam dla zdrowia, ale oczywiście już... I urody jak najbardziej. Więc tak naprawdę mimo wszystko to bieganie jest w naszym życiu cały czas obecny. Jest bieganie, jest komentowanie, ale są też zabawy biegowe. Mateusz, sprytnie to sobie wymyśliłeś. Wiadomo, że tak, zabawy biegowe to podstawa każdego treningu sportowca. Jeśli ktoś ma wątpliwości, to zabawa biegowa poleca się zawsze i wszędzie.
której Łukasz jest bardzo mocną i integralną tak naprawdę częścią. Tak, jak najbardziej, ale ta konwencja jest taka nietypowa, nie? Bo ty tak zaczepiasz tych ludzi, trochę sobie z nich robisz kolokwialnie jaja, jak oni reagują, bo to co my widzimy to jest tylko część. Zastanawiam się ilu z nich ucieka. Ja uważam, że to jest stąpanie po bardzo cienkim lodzie i chodzenie po linie tak naprawdę zawieszonej nad przepaściem, no ale... Ale Mateusz jakoś zawsze potrafi wybrnąć z różnych sytuacji, w których czasami sam zabrnie. Mogę powiedzieć jedną rzecz, mamy kanał Zabawy Biegowej już dłuższy czas, nie wiem dokładnie ile, ale długi czas. 3 lata. Dwóch rozmów, nie dostaliśmy dwóch autoryzacji na dwie rozmowy, nie będę mówił o jakich to zawodnikach, byli to zawodnicy z topu Polski, ale generalnie rzecz ujmując mogę powiedzieć tyle, że zawodnicy, którzy... Często są zaskoczeni, bo tak naprawdę jadąc na zawody, te pytania są bardzo sztampowe, bardzo takie same w stylu. Jak ci się biegło, jakie plany? Jak się biega w tym mieście? Na jaki wynik? Dokładnie, obok dziennikarzy z różnych redakcji ogólnopolskich, tych takich największych, słyszę, że zawodnik podchodzi do 3 różnych dziennikarzy i dostaje dokładnie 3 te same pytania. Jak ci się biegło, jakie plany i jak zdrowie na przykład? Więc czasem... Nie mogliby podłożyć mikrofony wszyscy na raz, nie? Dokładnie tak. I myśmy, to wyszło zupełnie tak z czapy. Te pytania są różne. Ja nie powiem, że one są genialne, że one są inteligentne, bo one są zawsze nieprzygotowane, one są spontaniczne. I mogę powiedzieć tylko tyle, że zawodnicy, odbiór jest bardzo dobry. Zawodnicy w Polsce są niezwykle sympatyczni. Bez wyjątku, w związku z czym ta atmosfera... Wiadomo, to jest tą panią czasem po linii, W cienkim lodzie, ale jest to rzecz, która nam pasuje w zabawach biegowych, czyli robić coś bez spięcia. Nam nie zależy na tym, żeby to w jakiś sposób wielki komercjalizować. Więc ja mam z tego dużą radość. Mam wrażenie, że zawodnicy często też, oczywiście nie zawsze, bo to nie dogodzi się zawsze wszystkim. Niemniej kontynuujemy to dalej i kolejne zawody przed nami, więc będziemy dalej atakować. Z zaskoczenia, bo im zawodnik bardziej zaskoczony, tym wywiad zdecydowanie lepszy. Ja jakby w roli obserwatora tutaj się stawiam, chłopcy mnie często zapraszają do swojego kanału, ale jakby głównymi trybami jest Mateusz i jest Szymek Bytniewski, świetny poznański obecnie trener. Natomiast uważam, że czegoś takiego po prostu brakowało, takie wyłamanie się z konwencji. I to jest dość ciekawe, że bardzo wysoką oglądalność zabawy biegowe mają wśród tego najwyższego, można powiedzieć, topu krajowego, wśród zawodników, którzy biorą udział w takich imprezach jak Mistrzostwa Europy czy Igrzyska Olimpijskie. Bo też tak naprawdę Szymek, który jest trenerem, ma wielu tych zawodników, to są po prostu jego znajomi. Ja też z perspektywy czasu wielu zawodników, zawodniczki poznałem. W związku z czym rozmawiać często z kolegami jest po prostu łatwo, bo to przeprowadzić wywiad z Łukaszem to nie jest wywiad, to jest po prostu rozmowa. I często też jest na zawodach tak, że spotykamy kogoś, zbijamy piątkę, mówimy to, co nagrywamy. Rachu, ciachu i postrachu. Są to rozmowy mało poważne, ale wiele osób pyta, z czego to wynika. To tak po prostu jest. No, my nie spinamy się. Ja będąc w tym roku na meetingu lekkoatletycznym słyszałem od dziennikarza jednej z największych telewizji w naszym kraju, że on po prostu dostał szablon pytań, które musi zadać temu zawodnikowi, bo ten zawodnik jest z tego teamu, dostał wytyczne od sponsorów. My tej presji nie mamy i ja też czasem się pytam na tym, że kiedy ja nagrywam z kimś wywiad, to widzę, że ktoś z papu podchodzi i próbuje się podpiąć, bo te pytania są, ja nie będę mówił, że one są super, bo one są czasem kompletnie oderwane od wszystkiego, ale one są po prostu inne. I zaskakujące. Tak, ja czasem sam się zastanawiam, po co to. Ten moment konsternacji na niektórych twarzach. Ja uważam, że też Mateusz... Jak ja się przygotowuję, to też chłonę, więc obejrzałam trochę tych materiałów. To zasługuje. Mateusz jest świetnie predysponowany do czegoś takiego, bo prawda jest też taka, że nie każdy może to robić. Ja na przykład, zresztą na pewno widziałaś, my w naszych rolach podczas wspólnego komentowania imprez sportowych, my się absolutnie wykluczamy, jeżeli chodzi o nasz profil. Mateusz potrafi wprowadzić taki element show, potrafi bardzo dobrze integrować się z publicznością. Ja natomiast bardziej występuję jednak mimo wszystko w roli jakiejś tam eksperckiej. Absolutnie nie mam wiedzy. Nieprawda, właśnie. Dla mnie to jest połączenie genialne, żeby była jasność. Dlatego chciałam was zaprosić, bo zrobiliście na mnie świetne wrażenie. Właśnie chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że Mateusz nie ma wiedzy, ale jakby mamy te. Ja też gdzieś tam potrafię, powiedzmy, ruszyć publiczność, natomiast w momencie, kiedy jesteśmy razem, wykorzystujemy swoje atuty główne, nie wchodząc sobie w paradę, nie wchodząc sobie przede wszystkim w głos, bo to jest straszne.
to jesteś prawo. Ten poważniejszy po prostu. Mądrzejszy. Mądrzejszy, bo mniej włosów ma na głowie, dlatego. Zawodowo może tak. Bo mądrej głowy włos się nie trzyma, to wiadomo, nie od dziś. Ja tylko dodam jeszcze od siebie, że jak byliśmy w Krakowie i był z nami Maciek z firmy Filmarzyń, który... Właśnie chciałam powiedzieć, że tutaj jeszcze jest, to jest sztab ludzi, to nie jest tak, jest telewizja. Nas w zależności od zapotrzebowania, bo tak naprawdę za chwilę będziemy współpracować z poznańskim posirem, jest do 7 osób, więc jak kiedyś z Maćkiem żeśmy rozmawiali, no to sztab ludzi od pilotów dronów do montażystów, do kamerzystów i tak dalej jest bardzo, bardzo szeroki. Operatorów, mój drogi, kamery. Tak, 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 ja na pewno dostanę opiernicz za to, bo to regularnie. Dostaniesz, no. Ale do tego zmierzam, że właśnie... Kamerzyści to wiesz, w latach 90. na komunii. Ja miałem taką rozmowę jeszcze w tym roku z panem z TVP Łódź, który przyszedł na meeting w Łodzi halowy i on przed taką ogromną, ogromną kamerą, taką klasyczną telewizyjną. I ja do niego rozmawiam, ja miałem po prostu telefon, powiedzmy nie najgorszy, nie najlepszy. I pytam go, mówię, robi pan wrażenie ogromem kamery i tak dalej. On tak na mnie spojrzał i mówi, z całym szacunkiem, ale twój telefon jest zdecydowanie technicznie lepszy niż moja kamera, tylko chodzi o to, że w telewizji chodzi o to o efekt wow, bo jak ty podchodzisz do kogoś z kamerą, to nie ma efektu wow. Mm-hmm. Kamera robi wrażenie bez dwóch zdań, więc kamerzyści, operatorzy i tak dalej są bardzo ważni. No i też Maciek pokazał, że właśnie w kooperacji, chociażby właśnie w Krakowie, te wywiady wychodzą całkiem sympatycznie, bo i atmosfera w Krakowie, szczególnie na biegu nocnym, kiedy wiele osób, no nie ukrywajmy, jest w trakcie imprezy lub też po imprezie, te humory dopisują. A więc rozmowa, czy to po polsku, czy po angielsku, to jest czysta, czysta przyjemność. Więc z tego miejsca bardzo pozdrawiam Maćka, który tutaj wczoraj był, pomagał nam sprzęt i światło ogarnąć, więc pozdrawiamy Macieja, bo sympatyczny. Nie najmłodszy, ale sympatyczny chłopak. Pozdrawiamy. A propos tej zmiany czasów i tych multimediów, to mieliśmy świeżo konferencję prasową i właśnie przyjechała telewizja tradycyjna z kamerą, kręcą, po czym koleżanka wyciągnęła telefon w pewnym momencie. Wiedziałam, że pani nie wytrzyma z tym telefonem. Już, oni po prostu już mają dość, nie? Tej wszechobecnych, tej konkurencji na każdym kroku, która rzeczywiście jakościowo nie odstępuje, ale rzeczywiście jak przyjdzie ta kamera, to jest jednak event zaopatrzony. Człowiek ma poczucie, że... I stoi na statywie, to jest takie duże, robi wrażenie, więc chce się podejść, to się zgodzę. Chciałam was jeszcze o te social media zapytać, bo to tak mówisz, to jest takie spontaniczne, to jest pasja, to jest odskocznia, ale to jest też masa pracy tak naprawdę, właśnie sztab ludzi. Czy ciebie to nie męczy? Czy ty lubisz chłonąć te powiadomienia od ludzi? Powiem uczciwie, że ja mam wyłączone wszystkie. Łukasz jest fanem kudosów na Strawie. To jest taka forma lajka na portalu Strava, który po prostu jest tam portalem, gdzie można wrzucać swoje treningi, taki typowo stricte treningowy portal. No, ale mniejsza o to. Ja powiem tak, ja od wielu lat niestety albo niestety mam powłączone wszystkie powiadomienia. Ja w mediach społecznościowych jestem obecny, ale bardzo często się wyłączam ze względu na to, że w mojej pracy zawodowej nie mam możliwości na zbyt dużo rozproszenia, więc radzę sobie z tym. Jest to czasochłonne i nam pokazał najbardziej tak naprawdę półmaraton poznański, który był w kwietniu, gdzieśmy realizowali dla POSIR-u zestaw materiałów i ja wtedy zdałem sobie sprawę, że właśnie tak jak mówisz, że jesteśmy grupą znajomych, przyjaciół, ale tak naprawdę w ciągu 2 dni pracowało nad materiałem 7 osób, tylko i wyłącznie dlatego, żeby wszystkie materiały wypuścić w sobotę i w niedzielę. I widząc zaangażowanie chłopaków, czy podczas kręcenia, czy z dronu, czy z kamery, czy podczas montażu, zdaliśmy sobie sprawę, że kurczę, to takie właśnie pitu-pitu, zabawa, ale to jak przede wszystkim chłopacy, którzy to wspierają od strony kosmicznej, przeprowadzili, no to dla nas to była taka operacja na najwyższym możliwym poziomie, którą potem potwierdzili na Wings for Life, że robią materiały wideo najwyższej jakości, wsparte grafikami i tak dalej. Więc ogrom pracy jest ogromny. Gdybyśmy liczyli czas, który poświęciliśmy na pracę przy zawodach biegowych, no to myślę, że no dużo by tego wyszło. Dużo. W każdym razie jest to rzecz, która napawa optymizmem i daje nam dużą radość, bo będąc w zeszłym tygodniu na Akademickich Mistrzostwach Polski, no spotykając zawodników, to tak po prostu chodzi o to poczucie, że się rozmawia, poznaje ludzi. Można powiedzieć, że to jest praca, ale z drugiej strony no jest to przede wszystkim przyjemność poznawania ludzi, bo proszę mi wierzyć, warto
warto wierzyć w to, że zawodnicy i zawodniczki w Polsce, szczególnie ci młodsi, to jest ogrom radości i ogrom endorfin, więc człowiek wychodzi z takiego eventu i tak naprawdę mówi sobie, okej, warto było. Skoro ty pytasz o to, ile czasu to zajmuje, ile czasu to na to poświęcamy, no to ja odbiję piłeczkę i zapytam, bo ty jako reprezentantka ZIS-u z perspektywy właśnie social media doskonale o tym wiesz, więc ja bym chętnie usłyszał, jak to wygląda u was, czy to jest praca od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, czy może jednak niekoniecznie, a wiem, że szereg osób myśli tak, że w budżetówce praca zamyka się od 7 do 15, Eldorado, a wiemy najpewniej, że tak nie do końca musi być. No, ZIS jest akurat taką innowacyjną jednostką rzeczywiście miejską, z szeregiem ograniczeń, prawem zamówień publicznych i tak dalej, i wszystkimi komplikacjami z tym związanymi, ale chyba i tak dajemy radę jak na te ograniczenia. Natomiast rzeczywiście no, trzeba powiedzieć, że jest sztab profesjonalnych ludzi, którzy pracują nad tym, żeby to się udawało i żeby to się czasowo dobrze spinało. Nie, no nie jest to praca tylko od to. Rzeczywiście po pierwsze jest to praca w eventach, a po drugie no te social media są cały czas obecne, więc są też wyznaczane dyżury, żeby zaopatrzeć. Ja zresztą jak umawiam się na podcast, to dostosowuję się do moich gości, więc nieraz też robimy to wieczorami. Albo bo kto rano wstaje, temu pan był podobny. Albo rano. Tak, także no, staramy się tak też również niesztampowo podchodzić do tematu. Ja generalnie was podziwiam, ludzi, którzy zajmują się social mediami. Nie jestem aż takim dinozaurem, żebym nie wiedział, o co tam chodzi, natomiast właśnie w zeszłym tygodniu, w momencie, kiedy widziałem pracę Mateusza nad akademickimi mistrzostwami Polski, no jednak pozyskiwanie zasięgów, nowych odbiorców i tak dalej, no to już jest troszeczkę dla mnie abstrakcja. Natomiast muszę być... I ja dlatego też o to zapytałam, bo oczywiście ja to doskonale znam, ja tego doświadczyłam, to męczy, to strasznie męczy, to potrafi przytłoczyć, to właśnie mózg bardzo potrafi zanieczyścić, nie? Dlatego cię zapytałam o tą twoją higienę pracy i rzeczywiście to chyba trzeba tak robić, że sobie dozować, wyznaczać sobie te momenty, kiedy zaglądasz. Jako twórca możesz sobie na to pozwolić, jako instytucja no cały czas jednak musi to być monitorowane, ale jednak... Ale właśnie wiem, że to nie jest takie wow, super, wspaniale i ta zewnętrzna otoczka, którą wszyscy widzą, tylko za tym jest sporo uwagi, uważności poświęcone. Przy montażu filmów, jak chłopaki to montują, wiadomo, montaż to jest jedno, żeby to się wszystko zgadzało, muzyka do wideo i tak dalej, ale dla nas i dla mnie prywatnie największym teraz problemem przy montażu filmu są napisy, bo zdecydowaliśmy... Transkrypcja. I teraz ktoś pomyśli, co to jest, pewnie wrzuca się w aplikację i tak dalej. W momencie, kiedy robi się to w języku angielskim, to tak naprawdę wszystko jest generowane automatycznie. Ja w tym tygodniu generowałem 4 filmy z napisami, to tak naprawdę często sprowadza się do tego, że aplikacja generuje tekst, który jest kompletnie oderwany od rzeczywistości i licząc ostatnio jedną rolkę, to nawet sobie policzyłem, wygenerowanie napisów do 1,5 minuty filmu zajęło mi godzinę. Mhm. Efekt jest no tak naprawdę mało widoczny, bo ktoś, kto to... Efekt to jest mignięcie, nie? Dokładnie. A jak człowiek zliczy, że tych filmów było 4, wiadomo, że niektóre idą szybciej, niektóre nawet wolniej, no to robi się to czasowe obciążenie, ale no trzeba sobie z tym radzić, bo no nie ma innego wyboru, po prostu. Także bardzo szanuję, że przy pracy etatowej idziesz w to dalej i tak to prowadzisz profesjonalnie, ale ty, Łukasz, stronisz, jak rozumiem. Nie mogę stronić ze względu na to, że mam dzieci, które mają 12 i 14 lat, więc ja muszę być cały czas na bieżąco. Mój syn zresztą też ma własny kanał YouTube i tak dalej, więc muszę, natomiast generalnie ja przestałem się obrażać na czasy, w których żyję, bo w momencie, kiedy te social media zaczęły wchodzić na tak bardzo szeroką skalę, nie byłem w stanie zrozumieć do końca sensu istnienia influencerów. Nie byłem w stanie zrozumieć tego, że zawodnik, który jest absolutnym topem, ma zasięgi mniejsze niż ktoś, kto w ogóle potrafi po prostu krzyczeć i błyszczeć. Ja się teraz na to nie obrażam, to jest znak naszych czasów i koniec, po prostu każdy ma swoją rolę przypisaną i trzeba robić swoje. Co nie zmienia faktu, że influencer jest najbardziej nielubianą grupą społeczną wśród ankietowanych dla, już nie pamiętam jakiej agencji, więc ja się pod tym śmiało podpisuję. Chłopaki, dlaczego rekomendujecie Cracovia Półmaraton Królewski, bo niedługo się tam zobaczymy?
No i najpierw zróbmy test, bo myśmy się przygotowali do tej rozmowy i teraz sprawdzimy. Oh, no. Łukasz, kiedy oczywiście odbędzie się półmaraton w Krakowie? 8 października, już po raz 9, także jesteśmy rok przed wielkim jubileuszem. Natomiast nie zmienia to faktu, że w ogóle muszę dodać jedną ciekawą rzecz, bo po pandemii jako środowisko biegowe wieszczyliśmy, że odbudowa rynku biegowego do stanu z roku 2019-2018 potrwa nawet 10 lat. Natomiast niesamowitym zaskoczeniem był w zeszłym roku bieg Trzech Kopców w Krakowie, na którym wystartowało 2700 osób przy rekordzie 2900. To była garstka brakująca do rekordu frekwencji. Zazwyczaj po pandemii te spadki wynosiły kilkadziesiąt do kilkuset procent. Więc to jest absolutny fenomen i jesteśmy przekonani, że przede wszystkim na pewno ten porywający tłum, bo 8,5 tysiąca, blisko 9 tysięcy osób na Krakowia półmaratonie to jest coś absolutnie niesamowitego. No jest to największa impreza pod względem liczbowym ze wszystkich triady biegowej. Na pewno też meta, która jest umiejscowiona w zupełnie lokalizacji, można powiedzieć, oderwanej od takich sztampowych i popularnych, czyli w Tauron Arenie. Zaciemniona hala Tauron Areny. Tak, światła, więc to jest też fajne. Dla speakerów fatalnie. Dla speakerów to bywa różnie. Nie mogą błyszczeć przez chwilę. Tak, no, po prostu my się nie słyszymy się, może w ten sposób. Natomiast nie chodzi o to, żebyśmy my sami siebie słyszeli, tylko żeby rzeczywiście ludzie nas słyszeli. No i bardzo fajna pora, 8 października to jest moment, który to jest pora roku, która idealnie, perfekcyjnie nadaje się na bicie rekordów życiowych, bo statystyki mówią, że 33% najlepszych wyników na świecie pada właśnie w październiku i to jest miesiąc po kwietniu, w którym pada najwięcej życiówek na takich dystansach jak półmaraton czy maraton. Nie bez przyczyny nasz Krakowia Maraton odbył się w kwietniu, a Krakowia Półmaraton Królewski w październiku właśnie. No, temperatury też powinny sprzyjać, aczkolwiek na Krakowia Maraton mieliśmy okienko pogodowe i właściwie lato, upał, więc dla biegaczy to nie było zbyt komfortowe, ale dla nas jako obsługujących imprezę i dla Was chyba też jako tam uczestniczących aktywnie, no były to przyjemne okoliczności przyrody. Zdecydowanie. Ja mogę powiedzieć trzy aspekty, dla których warto przyjechać do Krakowa z perspektywy zeszłego roku, czyli poprzedniego półmaratonu. Pierwsza rzecz to, że można biegać bardzo szybko i dać z siebie wszystko, czego efektem są zawodnicy z Radomia, czyli pan Mateusz Kaczor i Patryk Kozłowski, którzy w zeszłym roku naprawdę wyżyłowali się straszliwie. Wyglądali po biegu bardzo, bardzo źle, bo dali sobie wszystko. Mateusz nabiegał bardzo dobry wynik. Patryk Kozłowski trochę wolniej, ale wciąż bardzo szybko, więc w Krakowie można biegać szybko. Można się dobrze bawić, bo w zeszłym roku na mecie przybiegła para pan i pan, którzy noc wcześniej, czyli kilka godzin wcześniej wzięli ślub. Prosto z wesela przyszli na półmaraton. To zaraz też oczywiście. I nie będąc jeszcze chyba do końca, że tak powiem, nie wiem, powiedzieć, w stanie, no ale przebiegli. Pani była w takiej eleganckiej sukni, czy była suknia ślubna, czy nie, zrobili efekt wow. I trzecia najważniejsza rzecz, o której warto wspomnieć, to fakt, że w zeszłym roku podczas mini Kraków Run, czyli rywalizacji zabawy dla najmłodszych, komentując tą zabawę, odwracając się przez bok, spotkałem Margaritę Koczanową, czyli zawodniczkę, której bardzo mocno kibicuję, wspieram, jestem ogromnym fanem. Widziałam. Tak, od wielu lat dokładnie tak, wspierała swoich, o Jezus, nie chciałbym przekręcić, wydaje mi się, że siostrzeńców, więc jest okazja spotkać gwiazdy, jest okazja pobiegać szybko, jest okazja się zabawić. A propos tego rozbieganego małżeństwa, które wzięło ślub, ja miałem taką sytuację, zdaje się, 5 lat temu, kiedy po biegu nocnym szukałem jakiejś jadłodajni, no i trafiłem w okolicach dworca w Krakowie na otwarty kebab. Kebab przyrządzał mi relatywnie młody, mniej więcej w moim wieku, może ciut młodszy. To młody? Niezwykle kulturalny facet, ale kulturą absolutnie i takim sposobem bycia absolutnie zarażał swoją osobowością i od słowa do słowa okazało się, że facet rano było w pół do pierwszej w nocy, że zamierza stanąć na linii startu. Powiedział, że kończy pracę w tej kebabowni o godzinie 6 rano, a punktualnie o 9 staje na linii startu. Zapamiętałem imię, nazwisko, zapamiętałem mniej więcej widełki czasowe, w których ma biegać i on rzeczywiście przybiegnie. Więc to są tak niesamowite czasami znajomości, które się zabiera, a w Krakowie tego jest po prostu multum. I to jest troszeczkę zgubne, bo tak jak w jednej z no dość powiedzmy mało wyszukanych komedii amerykańskich, Las Vegas, padło takie powiedzenie, że Bangkok wciąga. Ja zawsze mówię, że Kraków wciąga.
trzeba mieć dużo silnej woli, żeby któregoś z tych wieczorów po prostu nie wyjść i nie dać się porwać Saturday Night na przykład na rynku w Krakowie. A to już jest temat na zupełnie inną rozmowę. Tak. Wracając do naszych biegów krakowskich, bo one też wciągają, podsumujmy to sobie. 24 września bieg Trzech Kopców, bieg cieszący się olbrzymią popularnością. Bilety właściwie schodzą na pniu i niektórzy biorą sobie wolne, żeby się załapać, żeby się zarejestrować. Bieg wyjątkowy, bo terenowy, bo wśród zieleni. Z elementami właśnie też pagórków, więc w sumie taki jedyny górski w mieście. Następnie Krakowia Półmaraton Królewski 8 października, a dzień wcześniej mini Kraków Run dla najmłodszych od 3 do 13 roku życia. No, bardzo się cieszę, że się zobaczymy, że znowu będę mogła Was zobaczyć w akcji. Co powiecie naszym biegaczom na koniec. Znaczy przede wszystkim ja chciałbym obiecać, że przyjadę z większą ilością włosów na głowie, że to, co się dzisiaj wydarzyło na głowie, jest jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności. Ja nie obiecuję. Nie wiem. Czapeczkę ci damy. Będę miał czapkę, dokładnie. To jest... Obrędujemy cię, jesteśmy w tym dobrze. Dokładnie, to nie moja wina. To wina niskiego poziomu testosteronu. Co jesteśmy w stanie obiecać? Łukasz, co jesteś w stanie obiecać? Co jestem w stanie obiecać? Wspominałaś, Aniu, o biegu Trzech Kopców. Fenomen absolutny, tak jak mówisz, pod względem rozchodzenia się pakietów startowych. No i przede wszystkim ktoś, kto nie może się zdecydować, a czy wybrać bieg uliczny, przełajowy, górski, wielkomiejski, czy nieco bardziej kameralny. W biegu Trzech Kopców tam jest wszystko. To jest, ja zawsze powtarzam, że to jest jedyny taki bieg w Polsce. Jest już długi, ale na tyle krótki, że tak naprawdę amator biegania, który dzisiaj wstanie z fotela i postanowi zacząć biegać, jeszcze jest w stanie, spoglądam na datę, 4 miesiące się przygotować spokojnie. Także zachęcamy. A ja powiem tylko jedno, że zapraszam, bo będę szedł do podziemi rynku głównego w Krakowie, to jest takie ładne miejsce, więc jak ktoś ma ochotę, to zapraszam do towarzystwa, bo Kraków trzeba zwiedzać. To czy na biegowo, czy turystycznie, bardzo się mocno Kraków polecam. Łukasz, Mateusz, bardzo Wam dziękuję za udział. Wnieśliście jak zawsze dużo pozytywnej energii. Już nie możemy się doczekać spotkania z Wami podczas biegu Trzech Kopców i Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Wszystkie zapisy znajdą Państwo na stronach biegów, czyli biegtrzechkopców.pl i krakowiapółmaraton.pl. Zachęcamy, prawda? Zdecydowanie tak, kto nie będzie ten z Warszawy, bądźcie z nami. Ale Warszawę też zapraszamy, żeby nie było. Szczególnie, że Warszawa stanowi bardzo dużą część zawodników, patrząc na to, co było na maratonie. Bardzo mocno zachęcamy, zapraszamy ze względu na atmosferę, ze względu na dobrą i naprawdę przyjemną do oglądania trasę. I kibice bez dwóch zdań są topowi, bo udowodnili to na maratonie. Pani, bierzcie przykład z gości zagranicznych, bo tak naprawdę 1/5, 1/4 nawet czasami uczestników danego biegu w Krakowie to goście zagraniczni 40 różnych nacji. To jest naprawdę absolutny fenomen w skali całego kraju. Poza tym odwiedzajcie oczywiście social media Krakowia Maratonu. Bardzo prężnie działające tam wszelkie informacje, wszelkie aktualizacje, a po biegu to, co lubimy najbardziej, czyli zdjęcia i wideo. Myślałem, że ciepły obiad. Tak, herzlich willkommen, welcome Kraków, zapraszamy do Krakowa. Kto nie będzie, ten cienias, dzięki Bolek, naprawdę. Kropka. Skakujcie na krakowiapółmaraton.pl i zapisujcie się, bo już od dzisiaj jest to możliwe. Do zobaczenia. Buziaki, pozdrawiamy z jednego z najpiękniejszych miast w Polsce, czyli z Poznania. Dzięki bardzo, do zobaczenia w terenie.